Czym jest samoświadomość? W sumie spodziewałem się takiego pytania po ostatnim filmie. Jak to wytłumaczyć? To nie jest łatwo wytłumaczyć, ponieważ, no właśnie, trzeba wskazać na coś, na co nie można wskazać, nie ma na to słów. Jest coś, o czym nie można powiedzieć, że jest, i nie można powiedzieć coś. Ludzie różnie to nazywają. No właśnie, to. Nie można nawet o tym powiedzieć to, ponieważ to w cudzysłowie nie ma podmiotu. Ludzie nazywają to Bogiem, pustką, nienazwalnym, energią. Różne są na to nazwy. Kiedy w tej żywej energii, nie posiadającej żadnych cech, pojawia się jakaś forma, zbudowana jest ona ze świadomości, najsubtelniejszą ze wszystkich form w świecie zjawisk jest właśnie świadomość. Świadomość jest takim przejawem, jak gdyby w świecie form, tego, czego nie można nazwać, tego, na co nawet trudno bardzo jest wskazać. I teraz w przypadku formy, o której mówimy człowiek, człowiek jest zbudowany w ten sposób, że bardzo ma rozbudowaną świadomość. Przepraszam, nie świadomość, tylko wyobraźnię. W wyobraźni powstaje ten wirtualny twór ja i kiedy jest taka sytuacja, że no, jak gdyby nie wszyscy ludzie dochodzą do tego pytania, nie? Ale kiedy pojawia się takie pytanie, czym jestem, kim tak naprawdę jestem, no okej, no wiem, że niby jestem synem, czy jestem córką, czy jestem ojcem, czy jestem nauczycielem, czy jestem uczniem, ale kiedy to wszystko odrzucamy, kiedy widzimy, że to nie jest esencja nas samych, kiedy próbujemy odnaleźć to pytanie ja, wtedy dzieje się coś takiego, że świadomość zaczyna przyglądać się samej sobie. Świadomość nie dzieli się na dwie, nie ma kilku świadomości, świadomość jest jedna. Natomiast poprzez jak gdyby ten fantom ja, który jest bardzo w ludzkiej formie rozbudowany w sensie takim, że człowiek ma no, z tych wszystkich form, które znamy, najbardziej rozbudowaną wyobraźnię. Dzięki wyobraźni i temu, że powstaje ten sztuczny twór ja jest w stanie spytać się, kim jestem, czym jestem. I to właśnie świadomość jak gdyby zatacza taką pętlę, zaczyna przyglądać się jak gdyby w lustrze samej sobie. I tym właśnie jest samoświadomość, kiedy kierujesz świadomość ku sobie. No właśnie, ale ku sobie. Czym jest to sobie? Potem odkrywasz, że to sobie jest właśnie sztucznym tworem. Także utrzymywanie świadomości, na co wskazują niektórzy nauczyciele, często prowadzi po prostu do tego, że no, wkładasz w to dużą energię i przychodzi w pewnym momencie zmęczenie. No, jak długo jest? No, to jest praca z strony umysłu. Cały czas to jest praca umysłu. Więc jak długo możesz być świadomym? Jak długo możesz utrzymywać świadomość? Jak długo możesz być świadomy samego siebie?
Jak długo możesz skakać na jednej nocy? Jak długo możesz recytować wiersz? Jak długo możesz jeść? Jak długo możesz... Zawsze dochodzisz do momentu, w którym przychodzi zmęczenie ciała, umysłu. I tak samo tutaj, jak będziesz bardzo długo utrzymywał samoświadomość, to po prostu sfiksujesz. Nie chodzi o to, żeby być świadomym siebie. Chodzi o to, aby ujrzeć, że ten twór siebie, czyli twór ja, jest tworem sztucznym. Kiedy on znika, wtedy znika jak gdyby ta zapora, która jest tym lustrem, tym zapętleniem. I nie ma samoświadomości, jest tylko świadomość. Jest świadomość wszystkich tych odczuć, które pojawiają się w percepcji tego ciała umysłu. Dlatego, no właśnie, ja to jak gdyby poruszyłem w poprzednim filmie, czy w którymś z poprzednich filmów, że samoświadomość jest właśnie tym sztucznym, wirtualnym tworem ja, fantomem ja. I kiedy no, próbujesz utrzymać świadomość na siłę, to dochodzi do no, często nawet do patologii. Często poszukiwacze mówią o bólu, który pojawia się czy w splocie słonecznym, czy w przeponie. Często pojawia się, no może nie często, ale jest trochę przypadków, gdzie pojawia się nerwica. Kiedy ktoś na siłę, pomimo bólu, bo czytał w jakiejś książce, że musi przełknąć rozżarzoną kulę, jak kartofel, który połykając gorący kartofel utknie gdzieś w środku i musi to przetrwać. Pojawia się tutaj ból. Więc kiedy próbujesz dalej iść w tą stronę na siłę, możesz sobie zrobić krzywdę. Możesz nawet doprowadzić do tego, że pojawi się zawał, ból promieniujący do lewej ręki i tak dalej. O tym często mówią poszukiwacze. Tym jest właśnie samoświadomość. Zatem nie polega to... Ta droga ku przebudzeniu, że się tak wyrażę, może ku ocknięciu od fantomu ja, na tym, żeby samoświadomość utrzymywać, chodzi o to, aby przejrzeć, że przyglądanie się świadomości samej sobie tworzy ten sztuczny twór ja, wtedy ja odpada i pozostaje świadomość. Ja dlatego absolutnie nie polecam utrzymywania świadomości, bo to jest, bym powiedział, utrwalanie ja. Ten twór ja staje się coraz silniejszy. To on chce się oświecić. A przecież on jest sztuczny, on nie ma szans się oświecić. Dlatego ja zwracam uwagę waszą na to, byście badali ciało, bo to w ciele pojawiają się te wszystkie odczucia i kiedy doświadczacie ciała, wtedy jak gdyby z automatu przychodzi świadomość. Ona nie jest świadoma siebie i kiedy pojawia się świadomość, kiedy wychodzisz z myśli, kiedy wychodzisz z wyobraźni, kiedy doświadczasz tego, co jest, jesteś właśnie w tym słynnym momencie, nazwijmy go tu i teraz, i po prostu znika ja, znika to siebie, znika ten sztuczny fantom, jest sama świadomość i nie ma nikogo, kto o tym wie. Po prostu jest odczucie doświadczania świata.
Następnym pytaniem jest pytanie o ego. Czym jest ego? To pytanie też się pojawiło po ostatnim filmie. Ego to są różne po prostu, no, każdy nauczyciel ma swoją nomenklaturę, nie? Ale mówiłem o tym, że jest coś takiego jak ten sztuczny twór ja i są uwarunkowania i jest siła wiary, z którą ja wierzę w uwarunkowania, tą siłę nazywamy utożsamieniem. W momencie, kiedy znika ja, znika ta siła utożsamiania, uwarunkowania pozostają. O tym mówiłem na jednym z tych ostatnich filmów. Natomiast jak gdyby cały ten twór złożony z tych trzech rzeczy, ja, uwarunkowania i utożsamienie, ten cały twór to ego, czyli wiara w to, że jestem jakiś ja oddzielny od jedności, plus dane uwarunkowania, które posiada, przez których zbudowana jest dana forma, dane ciało, umysł. To jest ego. Ego nie jest ja. Ego znika, kiedy znika ja. Ale ego jest czymś więcej niż ja. Ego jest jak gdyby tą całością, która tworzy to pomieszanie, które niesie psychiczne cierpienie. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno i że zrozumieliście mój przekaz. Pozdrawiam.